dobry, witam wszystkich. Za nami mecz pierwszej rundy Pucharu Polski. Lech Poznań wygrywa po dogrywce z Łódzkim Klubem Sportowym 1-0. O ocenę meczu poproszę trenera gości, Jana Dziurdziewicza. Witam Państwa, dzień dobry Państwu. Wygraliśmy ten mecz w ostatnich sekundach. Duże emocje. Widzieliśmy, że dzisiaj, że ŁKS jest drużyną, która gra bardzo dobry futbol. I przy okazji bym chciał po prostu pogratulować tutaj trenerowi. Widać jasny model, widać, że po prostu chcą coś zbudować, coś bardzo dobrego na dobrych fundamentach. I to dzisiaj widzieliśmy, że taki zespół będzie tak po prostu chciał grać. Widzieliśmy, że nie mają też nic do stracenia, także presja awansu do kolejnej rundy była po prostu naszym obowiązkiem. Dlatego wystawiłem najmocniejszy skład na ten moment. Przechodzimy taki moment, jak przechodzimy i widzieliśmy, że nie będzie łatwo. Gracze mają niełatwy im jest w głowach. Widać było po tych okazjach, które nie wykorzystywaliśmy na początku. I z każdą akcją było widać, że zespół ma problem z tym. A w szatni powiedziałem, że musimy wejść na drugą połowę po prostu ze spokojem, że po prostu będą kolejne sytuacje i musimy ich wykorzystać. Także też ŁKS miał swoje okazje, mógł nas dwa, trzy razy mógł też strzelić swoją bramkę. Walczyliśmy do końca, bardzo ładna akcja Klubsia, naszego wychowanka i bramka Marala, która daje awans. Także na ten moment ten namaz jest dla nas najważniejszy. Nim oddam głos kolegom z sali, jeszcze zapytam panie trenerze, tak. Byliście najmocniejszym składem, jak ŁKS na tle zespołu z Ekstraklasy wypada w takim razie? Nie, powiedziałem na początku, że jest to zespół, który chce grać piłkę, nie boi się grać. Miał swoje okazje na to wszystko i uważam, że dzisiaj mieliśmy bardzo, bardzo dużo okazji do strzelenia bramek, ale jednak ta skuteczność gdzieś tam po prostu zawodzi i musimy na tym po prostu bardzo mocno popracować. ŁKS widać, że jeżeli dzisiaj szkoleniowiec wystawia rezerwowy skład, to znaczy, że walczy o awans do Ekstraklasy i sposób, w który chcą grać po prostu dla mnie jest, jeszcze raz mówię, a wielkim szacunkiem, że ktoś w sposób ten chce grać i awansować, także życzę wszystkiego dobrego. Proszę o pytanie do trenera. Pana zdaniem ten mecz pokazał, jak mała jest różnica między Ekstraklasą a pierwszą? No, ja uważam, że to jest Puchar Polski, to jest to, po prostu niespodzianka, to są te emocje, które zawsze są, że po prostu zespół z niższych lig sprawia niespodzianki. Dzisiaj też uważam, że zagraliśmy dobre spotkanie, mieliśmy o wiele więcej okazji, ale jednak ten mecz się dopiero udał wygrać na końcu. Także widać dzisiaj, że ta piłka idzie w tym po prostu kierunku, że wszyscy są przygotowani, wszyscy mocno pracują i ta jakość po prostu decyduje, a że ten poziom tej gry, jeżeli chodzi o naszą ligę, z pierwszą ligą, no, jest widoczny, ale nie jest to taka wielka różnica. Proszę, mam pytanie a propos tak. Tego meczu, bo wiadomo, że Lech ma na tyle duży problem mentalny, tak jest sparaliżowany, że no ciężko mu będzie w najbliższym czasie szybko przejść do skutecznego wygrywania, ale czy ten mecz można będzie spożytkować jako budujący dla drużyny, dlatego że Lech wygrał? No tak, no, zgadza się, jest ten moment jaki jest, jesteśmy tego świadomi. Ja osobiście po prostu bym chciał odbudować ten zespół i ten klub, bo mieliśmy w ostatnich latach spore problemy i jeżeli ktoś myślał, że to będzie tak łatwo, to dzisiaj widzimy, że nie jest, ale dzisiejszy taki mały krok, uważam, to nie jest jakiś wielki krok, to jest mały krok ku lepszemu, żeby ci zawodnicy znowu uwierzyli w siebie i żeby tych poszukali dwóch, trzech dni, co mamy przed tym meczem z Miedzią Legnica, przygotować ten zespół, zregenerować. Zobaczymy, kto z naszych zawodników wróci do nas i będziemy walczyć dalej. Panie trenerze, nie jest trochę tak, że ma pan zawodników w tej chwili na różnym poziomie, bo u jednych widać większą ochotę do gry, większą determinację, u innych mniejszą. Duże są te dysproporcje w drużynie? No nie. Uważam, że nie, że jest po prostu kilka zawodników, którzy wracają po urazach, tak jak Kostewicz, Radus, także dzisiaj
nawet jakby chcieli, oni nie mają z czego, wracają do formy, inni zawodnicy grają już prawie wszystkie mecze, tak jak Cywka, tak jak Amaral, tak jak Tyba, tak jak Gitkier, także nie mają wypoczynku, ale muszą grać i muszą po prostu dźwigać ten zespół na swoich plecach. Za chwilę ktoś jeszcze będzie już zdrowy i można w tej walce po prostu pomóc. Tak. Na boisku, że tego brakowało. Czy o taką odwagę, jak w 120 minucie pokazał tyle, jak tu właśnie chodziło? No tak. Uważam, że dzisiaj byliśmy odważni. Dzisiaj byliśmy zespołem, który dzisiaj stworzył wiele okazji do strzelania bramek. Jeżeli chodzi o Klubsia, puściliśmy go do gry, ale widać było, że na początku miał olbrzymie problemy w grze, ale jedną tą akcję zrobił i mam nadzieję, że ta akcja zbuduje na dalszą przyszłość, na dalszą pracę. Chyba po Portugalczykach było najbardziej widać, jak oni są nerwowi, spięci, strzelali z nieprzygotowanych pozycji, starali się uderzyć mimo wszystko, tak? Czy połowa tych strzał była blokowana przez gracze UKS-u? No to jest chyba rzeczywiście jakaś taka... No tak, ja bym to odbierał też po prostu jako chęć, że oni są tutaj nowi i chcą nam pomóc w tej walce. Też na nich spoczywa większa odpowiedzialność, są obcy krajowcami, którzy są po prostu nowi, muszą tutaj dać swoją jakość i uważam, że dzisiaj momentami chcieli, momentami nie wychodziło, ale ten Amaral też był na tym właściwym miejscu, w ostatniej minucie i ten Amaral standard. Także nie tylko oni, ale wszyscy po prostu chcą, widać, że wszystkim zależy na tym, żebyśmy jako zespół wyszli z tego momentu. Nie jest to łatwe, ale dzisiaj tak mówię, po prostu jeżeli chodzi o ten krok, który jest bardzo mały, już jest wykonany i myślę, że to już będzie lepiej. A teraz po tym meczu, już w szatni, ewentualnie w autobusie, bo wiadomo, Lech nie zagrał się zbyt dobrze, ale wygrał. Więc te głowy będą podniesione, czy ciągle jeszcze? Nie. Ja uważam, że dzisiaj to znowu to jest, jak się patrzy przez ten pryzmat meczu, że wygraliśmy tylko 1-0, a mieliśmy wiele tak, okazji, gdybyśmy wygrali dzisiaj 3-0. Znowu powiedzieli, że to jest normalnie i że po prostu, że jest normalnie wygrać tutaj 3-0 i znowu my jesteśmy świadomi tego momentu i dla nas nie ma żadnej euforii, jesteśmy daleko od tego, żeby coś wygrać i że będzie lepiej, tylko z pokorą i dalej musimy bardzo mocno pracować, żeby z tego wyjść. Także jesteśmy skupieni na tym. Mówię jeszcze raz, wracam do tego, że ten zwycięstwo dzisiejsze nam daje nadzieję, że dalej będziemy pracować, że będzie lepiej. No i tak jak się mówi, bardzo powoli do przodu pracujemy dalej. No właśnie, chciałem powiedzieć. Z Poznania. Dziękuję panu bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Pan ma doświadczenie. Trener UKS-u Kazimierz Moska. Witam wszystkich. No cóż, faworytem był Lech. Gratuluję awansu i na pewno trzeba powiedzieć tak, że Lech był drużyną lepszą w tym meczu. O ile lepszą, to już jest jakby sprawa drugorzędna, czy dużo lepszą, czy tylko trochę lepszą. Mi jest tak po prostu zwyczajnie żal moich zawodników, bo nacharowali się 120 minut i w sytuacji, kiedy trzeba było przerwać akcję na środku boiska, daliśmy sobie strzelić tą bramkę, która pozbawiła nas dodatkowych emocji, czyli rzutów karnych. I tego jest mi naprawdę żal. Widziałem, że po zawodnikach oni też mieli duży niedosyt. Wszyscy liczyliśmy, że do tych karnych już doprowadzimy. Niestety nie udało się. Cóż, tak jak powiedziałem, faworytem był Lech, awansował do kolejnej rundy. Myślę, że my nie mamy się absolutnie czego wstydzić. Mieliśmy swoje sytuacje. Nie udało się ich wykorzystać. Pozostaje nam skupienie się na lidze. W niedzielę mamy bardzo ważny mecz w Nowym Sączu i postaramy się jak najlepiej do tego przygotować. Dziękuję. Czy są pytania do trenera Moskala? Tak, panie trenerze. Tylu zmian pan dokonał w porównaniu z meczem ligowym, więc jak pan traktował Puchar Polski w związku z tym? Bardzo poważnie, jak każdy mecz. Wyszliśmy po to, żeby awansować. To, że tyle zmian, to
Dla mnie dzisiaj był to taki skład, który miał nam zagwarantować właśnie emocje i walkę z Lechem. Wszyscy ci zawodnicy są zawodnikami pierwszej drużyny, wszyscy ciężko trenują, pracują i czekają na swoją kolej. Dzisiaj dostali szansę i tak jak powiedziałem, były emocje, napracowali się, ale brakło tego czegoś, może trochę szczęścia, może trochę cwaniactwa, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji w ostatniej minucie. Żal panu, pańskich zawodników, nacharowali się 120 minut, ale bodaj chyba najbardziej żal sytuacji z początku, kiedy Kosterka miał piłkę dla niemal do pustej bramki. No tak, żal, bo mówiliśmy sobie o tym też, ile możemy stworzyć tych sytuacji z takim przeciwnikiem jak Lech, prawda? Żal też sytuacji, kiedy Rafał Kujawa gdzieś tam uderzał już pod koniec meczu z Woleja po dośrodkowaniu Widejki. Pewno, że takich sytuacji żal, ale jednak naprawdę trudno przewidzieć, co by było gdybyśmy strzelili tą bramkę na początku meczu, ale żal mi, bo naprawdę zostawili wiele, wiele zdrowia dzisiaj i serca. Pójdę się do moich kolegów z Gazety Wyborczej z Poznania i pytam z pana jeszcze jedno dane pytanie o ocenę Radio Nowa. Ostatnio pytałem się, gdzie jest, pojawił się i wcale tak źle nie wyglądał chyba, nie? No skoro pan tak mówi, no to pewno nie, no. Nie, a pan jak mówi? Dzisiaj widzi pan, no to też wynika z tego, z kim gramy, jaką gdzieś tam mamy, jaki pomysł na dany mecz. Dzisiaj rozpoczęli w pierwszym składzie Rafał i Kamil Żylski, potencjalni napastnicy, więc musieliśmy mieć na zmianę też napastnika, stąd obecność Żeni, więc tutaj nie można się doszukiwać jakiejś tam, nie wiem, wielkiej zniżki formy, czy uprzedzenia trenera. 18 zawodników możemy mieć w kadrze meczowej i tego nie zmienimy. Mamy 20 kilku i oni walczą o miejsce. Nie, no trudno powiedzieć. No pewno gdzieś tam z tyłu głowy może i było. Natomiast my, sztab, absolutnie jeszcze nie ustalaliśmy, kto będzie wykonywał te jedenastki. Czy na boisku zawodnicy gdzieś tam z tyłu głowy mieli? Na pewno, ale myślę, że gdzieś tam też to duże zmęczenie spowodowało, że dopuściliśmy do takiej sytuacji. Jeżeli nie ma więcej pytań, dziękuję. Zapraszam na kolejny dziękuję. Mecz. Na program zaprosił dumny sponsor Lecha Poznań, Grupa Aforti.